Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na zupę gyros, czyli smaczne i sycące danie jednogarnkowe z dużą ilością warzyw i kurczakiem, idealne dla osób lubiących ostre smaki. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Umytą i oczyszczoną pierś z kurczaka kroimy w paski bądź w kostkę. Pokrojone mięso przekładamy do miski, łączymy z przyprawą do gyrosa, dokładnie mieszając i odstawiamy na 15 minut. Czerwoną cebulę kroimy w półplasterki. Żółtą, czerwoną i zieloną paprykę kroimy w niewielką kostkę. Ogórki konserwowe kroimy w małą kostkę. Kapustę pekińską szatkujemy, ale niezbyt drobno. W kolejnym etapie kurczaka podsmażamy na patelni z rozgrzanym olejem około 5 minut, do momentu aż mięso uzyska złoty kolor. Od czasu do czasu mieszamy, po czym zdejmujemy z ognia. Do dużego garnka z rozgrzanym tłuszczem wrzucamy pokrojoną cebulę i krótko ją podsmażamy, często mieszając. Do cebuli dodajemy pokrojone papryki, oraz ogórki. Wszystko mieszamy i chwilę dusimy. Następnie do warzyw wlewamy bulion, dodajemy podsmażonego kurczaka, pomidory z puszki oraz kukurydzę z zalewą. Całość razem łączymy i gotujemy do momentu, aż mięso i warzywa będą miękkie, ale nie rozgotowane. Pod koniec gotowania do zupy wlewamy sos chili. Wrzucamy kapustę pekińską. Wszystko mieszamy i gotujemy jeszcze około 3 minut. Następnie zupę łączymy ze śmietaną. Na końcu, w razie potrzeby, zupę doprawiamy jeszcze odrobiną soli oraz czarnym pieprzem. Tak przygotowaną zupę podajemy z posiekaną natką pietruszki. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.